Witam Was serdecznie, moi drodzy. Witam wszystkich miłośników mojej poezji, mojej twórczości. Chciałbym Wam tak pokrótce przedstawić pewną taką ciekawą historię z mojego życia, taką przygodę z książką. Otóż wszystko zaczęło się, cała moja twórczość zaczęła się od Adama Mickiewicza. Jako dziecko mieszkałem w budynku szkolnym, gdzie uczyła moja mama. Była tam dyrektorem szkoły, więc na strychu walało się masę książek. Tam biegałem, szukałem czegoś zawsze. Byłem ciekawy wszystkiego, co tam się znajduje. Różne stare mapy, globusy, no różności. Różnice książki, różne przedmioty. Stare dzienniki. Szukałem tam nazwisk, ocen. Aż któregoś razu trafiłem na książkę Adama Mickiewicza. Na jego wiersze. Otóż nie wiadomo dlaczego zacząłem ją przeglądać, czytać początek, koniec. I trafiłem na jeden wiersz, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Mogłem wtedy mieć, ja wiem, 8 lat, nie wiem, może 7, może 9. W każdym razie po przeczytaniu tego wiersza wracałem na ten strych, do tej książki, siadałem, czytałem inne wiersze, ale zawsze wracałem do tego samego. Ten wiersz przeczytam dla Was dzisiaj i chcę, abyście go zapamiętali i też gdzieś do niego wrócili w książce, w zbiorach Adama Mickiewicza, bo naprawdę jest to wiersz, który mówi o wielkiej tęsknocie do ukochanej, bardzo romantyczny. W tym wierszu zawarł wszystko, cały ból, całą swoją miłość, porażkę w miłości, tęsknotę za utraconą miłością i to, że nie może wrócić do tej miłości. Tak jakby została mu odebrana już na zawsze. I myślę, że po części każdy z nas ma taki problem w swoim życiu. Każdy gdzieś tam przeżywa różne wzloty, upadki w miłości, tragedie, ból. Ale warto przeczytać choćby jego wiersz, ten, który będę za chwilę czytał, ponieważ jego cierpienie było nieopisane. Ból w tym wierszu jest nie do opisania, aczkolwiek jest pięknym wierszem i pięknie się również kończy. A więc zaczynajmy, po co tu przedłużać. Lecimy. Wiersz nosi tytuł Na Alpach w Splügen, napisany w roku 1829. Nigdy, więc nigdy z Tobą rozstać się nie mogę. Morzem płyniesz i lądem idziesz za mną w drogę. Na lodowiskach widzę błyszczące Twe ślady i głos Twój słyszę w szumie alpejskiej kaskady. I włosy mi się jeżą, kiedy się oglądam i postać Twoją widzieć lękam się i żądam. Niewdzięczna, gdy ja dzisiaj w tych podniebnych górach, spadający w otchłanie i nichnący w chmurach, wstrzymuję krok, wiecznymi utrudzony lody i oczy przecierając lejącej się wody, szukam północnej gwiazdy na zamglonym niebie. Szukam Litwy i domku Twojego i Ciebie. Niewdzięczna. Może dzisiaj królowa biesiady. Ty w tańcu rej prowadzisz wesołej gromady. Lub może się nowymi miłostkami bawisz. Lub o naszych miłostkach śmiejąca się prawisz. Powiedz, czyś ty szczęśliwsza, że Ciebie poddani niewolnicze schylając karki zowią pani, że cię rozkosz usypia i wesołość budzi i że cię nawet żadna pamiątka nie nudzi? Czy byłabyś szczęśliwsza, gdybyś moja miła wiernego ci wygnańca przygody dzieliła? Ach, ja bym cię za rękę po tych skałach wodził, ja bym trudy podróżne piątkami słodził, ja bym pierwszy w ryczące rzucał się strumienie i pod Twą nóżkę z wody dostawał kamienie i przeszłaby Twa nóżka wodą niedotknięta, a całowaniem Twoje ogrzałbym rączęta. Spoczynek by nas czekał pod góralską chatą, tam zwleczoną z mych barków okryłbym Cię szatą. A Ty byś przy pasterskim usiadłszy płomieniu usnęła i zbudziła się na moim ramieniu. 24 września 1829 rok. Tak
pisał Adam Mickiewicz, tak cierpiał. I ten wiersz właśnie, który ja kiedyś jako przeczytałem może zbyt szybko, ale wczytajcie się w niego dokładnie, wers po wersie, strofa po strofie i zobaczycie, ile jest w nim emocji, uczuć, tęsknoty, bólu, żalu i wielkiej miłości, a i marzenia o tym, że jednak mogło być jeszcze inaczej. Na tym chciałbym Wam podziękować i zapraszam do lektury Adama Mickiewicza, a i również do lektury moich wierszy. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jak i również do lajkowania, komentowania. A i na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że właśnie od tego wiersza wszystko się zaczęło w moim życiu dziać, jeżeli chodzi o romantykę, o miłość romantyczną, pisanie romantyczne i czytanie książek, czytanie później wszystkiego, cokolwiek padło mi w ręce, studiowanie innych twórców, poetów, wielkich, mniejszych, współczesnych. I Was zachęcam również. Za to wszystko Wam dziękuję, moi drodzy sympatycy, przyjaciele, koledzy, koleżanki. Pozdrawiam. Robert Raflewski.